29 maja, aktualizacja paprykowego eksperymentu rozpoczętego 2 maja. Przypomnę tylko, jest 6 papryk. Dwie papryki zostawiam na dziko, czyli nie robię przy nich nic. Kolejne dwie zostały obcięte, pierwsze kwiaty wierzchołkowe i dalej też już nic z nimi nie robię. Natomiast te dwie, poza tym, że zostały poobcinane pierwsze kwiaty wierzchołkowe, to dzisiaj zaczynam obrywać pierwsze liście. Liścienie już roślina zaczyna odrzucać. Same już usychają, odpadają. Ale oprócz tych dwóch liścieni obarwę dzisiaj dwa pierwsze liście. I to samo robię przy tej papryce. Rzucimy na nie tylko tak okiem, bo wiadomo, że dzisiaj nie będziemy mieli finiszu, nie stwierdzimy, która papryka wyda najlepszy plon. Ale zerkniemy sobie na nie tak ogólnie. Dwie pierwsze na dziko. Kwiat nie był oberwany, pierwszy, więc widać już pierwsze papryki. Tutaj troszkę mniejsza. Poza tym, że tamte dwie papryki zostawione na dziko mają dwa owoce, no bo kwiaty nie zostały usunięte, naturalnie te owoce się wykształciły, to tak naprawdę pomiędzy tymi krzaczkami nie widać żadnej różnicy jak na razie. Łodygi bardzo podobne, przyrost masy zielonej też bardzo podobny. Na razie znaczącej różnicy nie widać. Jak dotąd zostały podlane pierwszy raz pokrzywą, gnojówką z pokrzywy. Drugi raz zostały podlane przefermentowanym obornikiem bydlęcym. I dzisiaj podlewam je trzydniowymi drożdżami. Mam tutaj kostkę drożdży rozrobioną w ciepłej wodzie. Do tej porcji dodaję dzisiaj 10 litrów wody. Pod każdy krzaczek podleję po pół litra i dodatkowo jeszcze opryskam po liściach od spodu i od wierzchu. Drożdże to naturalny stymulant systemu korzeniowego. Podnosi odporność roślin na choroby, chociaż papryki nie są jakieś chorobliwe, ale lepiej dmuchać na zimno, zawczasu. Kilka takich oprysków drożdżowych warto wykonać. Zawierają dużo witamin, tych z grupy B, ale też minerałów jak potas, fosfor, magnez, mangan, jod, cynk, wapń, chrom. To wszystko tym papryczkom na pewno pomoże. Więc i pod korzeń, i na liście, z wierzchu, i od spodu polewam, opryskuję. A to są papryki w gruncie, których nie biorę pod uwagę w tym eksperymencie, ale rzucimy sobie na nie okiem. Cztery papryki, 1, 2, 3, 4 posadzone na grządce z pomidorami i z melonami. Wyglądają nawet lepiej niż te w szklarni, ale dlatego, że dopiero zostały tutaj przesadzone do gruntu kilka dni temu, a do tej pory rosły w dużych doniczkach, no i wiadomo, że te duże, czarne doniczki nagrzewało słońce, system korzeniowy miał cieplej i one po prostu urosły w tej chwili. Jak na razie przegoniły tamte szklarniowe. Gleba była ta sama, ale właśnie przez to, że były w tych doniczkach, miały dużo ziemi, nie miały ciasno, bryłka korzeniowa była ogrzana, więc urosły po prostu większe i puściły dużo tych pędów bocznych. Wszystkim tym paprykom oberwałam pierwszy kwiat. Te trzy traktuję tak samo, natomiast tę potraktowałam inaczej, bo uszczyknęłam jej wierzchołek. Cały wierzchołek. Uszczyknęłam jej już dawno,
Więc ona tego typowego rozwidlenia tutaj na górze nie ma. Od razu zaczęły się tworzyć takie gęste pędy. No i właśnie jestem ciekawa, czy tak samo będzie plonowała. Na razie jeszcze kwiatów nie ma, dopiero pączki się pojawiły. A tutaj, gdzie pozwoliłam się rozwidlić papryce, no to te pączki tutaj są większe. No i dodatkowo już tutaj są kwiaty. Te tak samo podlewam gnojówkami, drożdżami. No i będę Wam stawiać relacje z czasem, jak ten wzrost tutaj postępuje. Napiszcie w komentarzach, jak teraz Wasze papryki się mają i co Wy ciekawego z nimi w tej chwili robicie, czy może zupełnie nic. Czasem niektóre osoby naprawdę mają ciekawe spostrzeżenia i pomysły, więc może ktoś się z nami podzieli. No i widzimy się w kolejnej aktualizacji eksperymentalnej.